Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałem przedstawić taki mały patencik, który sobie zrobiłem przy mojej masce do spawania. Nie ukrywam, że w miejscu, w którym bardzo często spawam, niekiedy jest dosyć ciemno w niektórych pozycjach i zrobiłem sobie system różnych lamp na wysięgnikach magnetycznych, który w bardzo dobry sposób mi rozświetlał miejsca zacienione. I przy spawaniu, akurat takim, powiedzmy to punktowym, bądź charakterze spawania, jakie ja ewentualnie wykonywałem, bardzo mi to pomagało, ale nie ukrywam, że niekiedy wykonywane spawy były punktowe i musiałem się przemieszczać z jednego miejsca do drugiego, żeby dokonać połączenia metalu, to ciąganie ze sobą kabla i tych lamp było troszeczkę kłopotliwe. Dlatego postanowiłem przy tej masce akurat założyć takie diody. I one w pewien sposób, w zasadzie można powiedzieć, rozwiązały mój problem, dlatego że system ten sprawdza się i pozwala on uniknąć ciągnięcia za każdym razem w miejsca takie newralgiczne tych lamp, o których wspominałem wcześniej. Jeżeli chodzi tutaj o wykonanie samego tego oświetlenia, to skończyło się na tym, że zakupiłem gotowe diody LED-owe w sklepie, oprawki do nich. Także to nie jest, są to rzeczy, które można dostać i nie jest to nic nadzwyczajnego. Skończyło się na przewierceniu tutaj akurat 7 miejsc, w które włożyłem oprawki, później diody i od spodu podlutowałem. Od razu taka mała uwaga, trochę nie przemyślałem tego. Te diody generalnie działają bardzo kierunkowo. I w tej chwili, jeżeli bym wykonywał to drugi raz, to najprawdopodobniej zrobiłbym to na dole maski, ponieważ no, punkt, przez który patrzymy, jest niżej i one jak gdyby oświetlają nam troszeczkę punkt powyżej kąta padania naszego wzroku i muszę delikatnie nachylać maskę do przodu, żeby punkt padania oświetlania miejsca spawalnego przez te diody był tym, w którym rzeczywiście spawam. Ale nie jest to akurat coś takiego, co by mocno przeszkadzało, jednak warto na to zwrócić uwagę, gdyby ktoś się zdecydował na tego typu oświetlenie. Co do środka maski, wykonałem to w sposób amatorski i proszę sobie darować komentarze, że mogłem to zrobić lepiej. Tak, wiem, mogłem, ale poszło wszystko po prostu generalnie na szybko i z drugiej strony nie widzę w tym nic złego, bo to się sprawdza i nie przeszkadza to w normalnym użytkowaniu akurat tej maski. Tutaj mamy od strony wewnętrznej, tak jak mówiłem już wcześniej, nawiercone otwory, diody przeciągnięte, przylutowane przewody. Pamiętać należy o polaryzacji plus minus. I dociągnięte te przewody są tutaj do kasetki, w której są dwa paluszki. I jest to o tyle fajna kasetka, że ona była od razu z włącznikiem, więc nie musiałem tutaj nic dodatkowo kombinować. Czyli system on-off, w zasadzie włącz-wyłącz w momencie, kiedy to potrzebuję. Światło jest naprawdę dosyć solidne i no teraz akurat jest tutaj jasno, ale w zaciemnionym miejscu rozświetla bardzo, bardzo mocno punkt, na którym ono się skupia. Tak więc jest to rzecz, którą w zasadzie mogę polecić każdemu. Koszty zakupu tych urządzeń to chyba 20 parę złotych, bez baterii. No, wykonanie w własnym zakresie, tak więc tutaj akurat nie liczę tego. Sposób jak najbardziej fajny. Co do mojej maski, zaraz się ktoś przyczepi, że urąbana, ubrudzona no i w ogóle powiem tak, to jest moja maska, w której ja pracuję. I średnio o nią dbam. W zasadzie interesuje mnie tylko czystość wizjera z jednej i z drugiej strony. No tutaj wiadomo jest, że mógłbym ją trochę wyczyścić, ale to jest maska, którą mam na co dzień. Natomiast maskę, w której chodzę do kościoła i się lansuję, to jest druga maska. Również Lincolna.
Tak więc tutaj, no, nie dowalajcie mi, że maska jest w kiepskim stanie, tak jak wspomniałem. Ta jest na poniedziałek do piątku, a ta w sobotę i na niedzielę. Jeżeli już jesteśmy tutaj akurat przy tych maskach, to jeszcze mała uwaga. Ta maska, ten model akurat maski, no to jest tam maska jakaś sygnowana, Fuse Design. Jest maską, jeżeli ktoś by się decydował na zakup, o wiele lepszą, jeżeli mówimy tutaj o parametrach i przede wszystkim o wielkości wizjera, jak również o jasności. Ta maska przebija tą maskę tradycyjną Lincolna na łeb, bije ją po prostu na łeb. Tak więc tutaj, jeżeli ktoś ma dylemat, jaką wybrać maskę, to ze swojej strony polecam tą maskę. Ją używam do TIGA również, ale nie ma przeciwwskazań, żeby ją używać do innego typu spawania. Nie wiem, czy tutaj będzie no adekwatne akurat do tego, pokazując wam najpierw jedną maskę. To jest model Viking, tak, bodajże. Weźcie sobie, zerknijcie, jak się patrzy przez wizjer. I teraz dla porównania pokażę drugą maskę. W sumie tak na dobrą sprawę nie widać aż takiego szału, aż takiej dużej różnicy, ale w jasności, ale ona rzeczywiście jest. Być może, że przez to tamta maska ma większy wizjer, co też daje, co daje możliwość większego wpływania światła, większej ilości i przez to lepiej widać. Ale nie, ona generalnie po prostu jest jaśniejsza. Także jeżeli ktoś by się zastanawiał nad zakupem, to polecam akurat ten model maski. Super. Także to wszystko, co chciałem w tym materiale powiedzieć odnośnie tego oświetlenia. Wiadomo, że można stosować różne systemy. Najfajniejszym moim zdaniem byłoby to, żeby zamiast tych diod LED-owych, które są na napięcie 3 V, dlatego tam były dwa paluszki, zastosować diody samochodowe, 12 V. Wtedy to już w ogóle jest nieporównywalnie więcej światła, tylko że niestety to chodzi problem tutaj zasilania, a w zasadzie akumulatorów, albo trzeba byłoby stosować może akumulatory polimerowe, takie jak są w niektórych urządzeniach. No ja spotkałem się akurat w helikopterach RC. One są dosyć lekkie, bo tu chodzi wszystko o wagę. No chyba, żeby zastosować jakiś system tutaj gniazda i podłączać się, no nie wiem, mieć przy pasku jakiś akumulator i z zewnętrznego źródła zasilać. Wtedy na pewno te diody 12-voltowe, bo porównywałem, dają o niebo więcej światła. I z czasem nie wiem, czy ewentualnie też się nie zdecyduje na ich wymianę, dlatego żeby mieć no jednak do dyspozycji większą ilość oświetlenia, no, które ułatwia bardzo pracę i naprawdę aż dziwię się sobie, myślałem już nad tym wcześniej, ale dziwię się sobie, że wcześniej tego akurat nie zrobiłem. Tak więc jeśli ktoś ma jakieś tutaj propozycje odnośnie tego oświetlenia, uwagi konstruktywne, oczywiście ja wiem, że frustraci zawsze się znajdą i będą tam pisać pierdy, ale jeśli ktoś ma coś autentycznie sensownego do zakomunikowania i podpowiedzenia, to zostawcie informację w komentarzu, chętnie na nią odpowiem i przeczytam. Także dzięki, to wszystko, pozdrawiam, do usłyszenia.